Wychowałam się w bardzo małym miasteczku w Dzierżoniowie, niedaleko Wałbrzycha. Jak wiadomo, w szkołach od małego zawsze gdzieś tam brali, były nabory na różne w różnych dziedzinach sportu. I chyba najbardziej odnalazłam się akurat w piłce ręcznej. Najbardziej lubiła dyscyplina sportu. Dzięki sympatycznym dziewczynom, które poprowadziły mnie już po Lubinie i nie tylko, czuję się bardzo dobrze, jak atmosferze w klubie, tak samo jak i poza nią. To znaczy, samo miasto w sobie jest bardzo ładne, jest dużo zabytków, gdzie można zobaczyć, ale magia, no pewnie jakaś magia jest w mieście. Tak, pojawiły się inne propozycje, jednak też miałam kontakt właśnie z Lubinem i przede wszystkim dlatego, że przyszłam do Lubina, to jest to, że dziewczyny dostały się do Ligi Mistrzów. I to gdzieś tam był właśnie taki wabik do tego, żeby przyjść do Lubina. Oczywiście, że tak, jak powiedziałam wcześniej, że każda liga, czy francuska, czy duńska, czy jakakolwiek inna, zawsze będzie różniła się od naszej polskiej. My mamy swój styl gry, Francuzi mają swój styl gry i Duńczycy też mają swój styl gry. Czym się różni, to więcej nonszalancji, można powiedzieć, jest w grze francuskiej. Bardzo nieprzewidywalna, można powiedzieć. No i przede wszystkim bardzo mocna obrona. Było mi na początku bardzo ciężko, tym bardziej, że moim pierwszym klubem był klub wicemistrzowski, Le Havre. Strasznie szybka gra w piłki, więc nie ma sekundy, żeby gdzieś tam w obronie zaspać, bo zaspisz jedną minutę, jest bramka. Także ciężko było, nie było łatwo, ale jakoś to poszło. Zwieńczyłam się, wybiłam jej zęba niestety. To jeszcze pierwszego jedynkę. No ale jakoś się... Karola mi wybaczyła. Negatywne czy... przyjacielska na pewno. Uparta, ale w dobrym słowa tego znaczeniu. Trzecia. Z dobrym poczuciem humoru. Nie stawiam sobie żadnych celów indywidualnych, ponieważ jest to gra zespołowa. I dla mnie przede wszystkim liczy się dobro całej drużyny. Ciężko powiedzieć, bo jeszcze nie widziałyśmy tak naprawdę dwóch zespołów z czołówki, czyli Gdyni. Ale myślę, że wszystko jest do ogarnięcia. Pamiętam, że grałyśmy na pewno z Koszalinem. I był remis, i były tylko 3 sekundy do końca i był ustawiony właśnie rzut wolny pode mnie, gdzie właśnie zakończyłam go rzutem celnym. I wtedy jedną bramką wygrałyśmy, to był jeden taki. Ciężko jest powiedzieć, tak pamięcią wrócić tamtych czasów. Także ten na pewno mi utkwił, ten jeden na pewno rzut, na pewno. Czwarte miejsce w lidze z Carlosem Aston. To było jak na właśnie po tej przerwie takiej, gdzie Lina naprawdę miała bardzo dobre wyniki w lidze. I nie tylko właśnie w Challenge Cup tak samo. I po takiej właśnie dużej przerwie my zdobyłyśmy czwarte miejsce. I to był taki sukces dla mnie po 4 latach grania w Wielkiej Górze. Chyba wszystkiego.
wszystkiego. Najbardziej bałam się otoczenia, bariera językowa, bo francuskiego się nigdy w życiu nie uczyłam, jedynie angielski. Dzięki Bogu, że właśnie Karolina Siódmiak była w tym samym klubie ze mną, więc bardzo dużo mi pomogła. No i później odrobiłam właśnie to wszystko językiem angielskim. Co jeszcze? Całkiem mi nagrała, bo wiadomo, że już wcześniej też rozmawiałam tam z menadżerką, też mówiła mi, że całkiem inny styl gry, troszkę różny, właśnie taki nonszalanski bardziej. I nie wiedziałam, jak sobie poradzę, czy się odnajdę, czy właśnie, czy będę w stanie się właśnie odnaleźć akurat w tym momencie. Jak wiadomo, właśnie poszłam do pierwszego klubu, który był wicemistrzowski, czyli miałam naprawdę wysoko poniesioną poprzeczkę. Powiem tak, umiem eksperymentować w kuchni, trochę się nauczyłam gotować po francusku, a jeśli ktoś do mnie przyjedzie z przyjaciół, to mam nadzieję, że to będzie na pewno niespodzianka.